Gość na 96 fm. Dość tej bezczynności. Mamy gości. Mamy Anię Urbańską i Kornelię Waloch z Biblioteki Norwida. Dzień dobry panią. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry, Kornelio. Dzień dobry. Mamy w planie pewną imprezę, już w zeszłym roku też ona była i się zaznaczyła mocno, u nas na antenie też, nawet dostałem dzisiaj znaczek, mogę pokazać do kamery, a jaki ładny, prawda? Nie kontrastuje specjalnie z moją koszulką, ale na nim jest taka rudowłosa dziewczynka w kapeluszu. Kto to jest? No właśnie, pytanie. Czy ktoś wie, kto to jest? Mamy, rozumiem, od razu odpowiedzieć, tak? No najlepiej. No nie jestem to ani ja, ani moja koleżanka Kornelia. To jest Ania Shirley, bohaterka trzeciego zlotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza, który już po raz trzeci odbędzie się w Zielonej Górze. Organizuje ten zlot Biblioteka Norwida 25 lipca i uwaga, data nie jest przypadkowa, ponieważ 26 lipca raz w roku obchodzimy imieniny Anny, więc postanowiłyśmy te imieniny, właśnie Ani, głównej bohaterki książki Lucy Montgomery, uczcić w ten sposób, organizując jej święto, Wigilię imienin Anny. Od razu, Anno, powiedz mi, jak przebiegły poprzednie? Jak to wyglądało? Czy jesteście zadowoleni z poprzednich? No, jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego też postanowiliśmy po raz trzeci zorganizować. Nie wiemy, czy kiedyś skończymy, zobaczymy. Pierwsza, pierwszy zlot był wielkim znakiem zapytania, bo nie wiedzieliśmy, z jakim zainteresowaniem spotka się ta impreza. Okazał się ten pomysł być strzałem w dziesiątkę przy Jechali ludzie z całej Polski. Oczywiście najwięcej osób było z zielonej góry, z czego się bardzo cieszymy. No bo gdzie organizować z Lotwanów ani z Zielonego Wzgórza, jak nie właśnie. Na zielonym wzgórza, jasne, że <laughs> tak. dokładnie. Ale mieliśmy gości i z Łodzi, i z Wrocławia, z Koszalina, z Gorzowa Wielkopolskiego, nawet z Drezna, także bardzo jesteśmy z tego dumni. W ubiegłym roku była podobna frekwencja, i również mieliśmy gościnie głównie, bo to były panie, choć przyjechały także ze Swoimi mężami, e, synami. A czy czasami. z Łotwy ktoś przyjechał? Nie. To dla kolegi pytam tylko. Okej, okay. nie. No, jeśli ktoś miałby ochotę, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. E, mamy nadzieję, że w tym roku frekwencja będzie nie mniejsza. E, liczymy na to, że będzie większa. Tym bardziej, że przenosimy lot do innej przestrzeni. I w tym roku odbędzie się w Gmachu Głównym Biblioteki na Norwidowskiej Polanie, czyli na naszym bibliotecznym patio. Bawić będziemy się na świeżym powietrzu. Zmieszczą się tam ci wszyscy ludzie? Na patio tym bardziej. E, organizowaliśmy go do tej pory w filii e, bibliotecznej 4 i 9 przy ulicy Podgórnej i tam przestrzeń jest troszeczkę mniejsza, e, ale drugie utrudnienie było takie, że było po prostu gorąco. Dlatego wychodzimy na zewnątrz, mamy nadzieję, że będzie ładna pogoda. Jezie jeżeli będzie padał deszcz, przeniesiemy się do gmachu głównego i tam w przestrzeniach, e, w holu zorganizujemy ten zlot. Natomiast trzymajcie kciuki, bo od 17 do 21 bawimy się na patio. Filia 4 i 9 to jest właśnie... Właśnie ta filia, z której jest pani Kornelia Waloch. I co będzie konkretnie tym razem w programie? Tym razem będzie również czytanie fragmentów, tak jak było to w poprzednich latach. Będą czytać pisarze, dziennikarze, przyjaciele biblioteki. Będą również warsztaty. Warsztaty będziemy tworzyć Ani Shirley z Makramy. I tutaj prosimy o zapisy, bo są to tu obowiązują zapisy. Będzie również quiz. Jeżeli ktoś by chciał sprawdzić swoją wiedzę o przygodach Ani Shirley, to również zapraszamy. Um, co jeszcze będziemy miały? To nie jest impreza tylko dla dziewczyn. Ja nie. jakbym było młodą perukę, to też mogę przyjść. Jak tak? najbardziej właśnie chciałam też powiedzieć, że będzie konkurs na przebranie, więc można się przebrać nie tylko za Anię. Można się przebrać również za Gilberta. Za Gilberta, no i z moją urodą raczej bym się może nie wiem, Za myślał. Za, <laughs> za muła. No to za konia chyba bardziej. O, może. No to... A ja tylko dodam, że warto wziąć udział w tych konkursach, bo mamy świetne nagrody. Dzięki naszym partnerom udało nam się ufundować bardzo ciekawe niespodzianki dla laureatów. Będą między innymi zestawy książek z wydawnictwa Marginescy, z serii właśnie Ania z Zielonego Wzgórza, N z Zielonych Szczytów, w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej, ale wiele innych e, fantów ufundowanych przez naszych partnerów. Ja tutaj tylko szybko wspomnę. Galeria Focus Mor Nordis... E, Chłodnie Polskie, Pieca, war, pieca Warte, Piekarnia Rema, Żłobek i przedszkole parasolkę, Zaplątane re Makramy. Także tych partnerów mamy wielu, ale o Ani Bańkowskiej chcę wspomnieć. To jest tłumaczka, która właśnie przełożyła... Anię z Zielonego Wzgórza dwa lata temu i to tłumaczenie jest, można powiedzieć, nawet dość kontrowersyjne, bardzo współczesne. Sama o sobie mówi i napisała we wstępie, zabiłam Anię, zrujnowałam Zielone Wzgórze, no bo tak, zmieniła tytuł powieści i z Anią Bańkowską łączyć będziemy się zdalnie, będzie z nią rozmowa jak również będzie kilka merytorycznych wystąpień, m.in. dr Weroniki Madria z Uniwersytetu Wrocławskiego i Agnieszki mm -hmm. Maruszewskiej. To jest blogerka, która prowadzi blog na ten temat. Ja nie wiem, czy to jest miejsce i czas na coś takiego, ale tak mnie korci, że muszę zadać to pytanie. By było również alternatywne tłumaczenie Kubusia Puchatka pod tytułem Fredzia Phiphi. Czy w tym wypadku tej z Zielon Anny z Zielonych Szczytów przypadkiem nie jest to samo? Czy, czy nagle ono się stało kanonicznym i wszyscy teraz czytają Annę z Zielonych Szczytów, a nie Anny z Zielonego Wzgórza, jak to jest? No, to nie jest tak, ponieważ Ania z Zielonego Wzgórza w tym pierwszym tłumaczeniu oryginalnym z początku XX wieku, w tłumaczeniu na język polski, tak mocno utrwaliła się w polskiej kulturze, że fanek i fanów jest no, bardzo, bardzo wielu. Dużo więcej jest Ani niż Anny z Zielonych Szczytów, nie? Dokładnie tak. No Więc, ale młodzi sięgają po nowe tłumaczenie en, en, z Zielonych Szczytów. I czytają, i warto, bo naprawdę język jest bardzo uwspółcześniony i jeżeli młodzież, która przerabia tę lekturę w szkole podstawowej z lekką niechę niechęcią sięga po Anię z Zielonego wzgórza w tłumaczeniu pierwotnym, warto dla alternatywy przeczytać sobie N z zielonych szczytów. Panie Kornelio, co czym jeszcze kusimy na ten dzień? Czym jeszcze? lodami mm. i watą cukrową. Będziemy miały właśnie tutaj dzięki naszym partnerom również słodkości, dzięki którym osłodzimy ten dzień oraz właśnie spotkaniami, jak to Ania wcześniej wspomniała, z paniami, które bardzo dobrze znają Anię, są fankami i chciałoby się podzielić swoją pasją. No z tego co wiem, to Ania jest czytana nie tylko przez dziewczynki, chłopcy bo boją się do tego przyznać, ale również czytają. W ogóle czytanie jest dobre, od tego zacznijmy. A y, Ania z Zielonego Wzgórza jest to chyba taka y, zupełnie, absolutnie klasyczna rzecz, która, jak to mówią, należy do wykształcenia, prawda? Zdecydowanie. I Anie warto czytać w każdym wieku. Nie tylko w dzieciństwie. W XXI też. Tak, D jak najbardziej, <noise> tym bardziej, ale będąc w każdym wieku, można czytać Anie z Zielonego wzgórza. Nie należy się tego wstydzić, bo zupełnie inaczej odbiera się hmm, tę powieść, jak jest się osobą dorosłą. Także zachęcam do tego serdecznie. Dodam, że to jest impreza dla osób w każdym wieku. Mogą przyjść dzieci, dla nich także będą atrakcje. Zapraszamy też młodzież i dorosłych. Na pewno nikt nie będzie się nudził. I myślę, że wystarczająco zachęciliśmy słuchaczy i widzów. Także Anna Urbańska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Aniu i Kornelia Waloch, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za przybycie do studia i podzielenie się z tą, tą bezcenną wiedzą na temat tej wspaniałej, szykującej się imprezy. To był gość na 96FM. Gość na 96FM.